Antyperspiranty potrafią ochronić przed potem, ale niestety zostawiają spore ślady, których ciężko się pozbyć. Wydaje ci się, że już nie uda ci się sprać plamy po dezodorancie i bluzka wyląduje w koszu, ale są sposoby, dzięki którym ocalisz materiał. Zdradzimy wam pomocne triki, ratujące wasze ulubione ubrania. Ważne, przed użyciem którejkolwiek z tych metod, najpierw przetestuj je na małym kawałku konkretnej tkaniny. Pierwsza sól. Ta metoda pomaga usunąć stare plamy, bezpieczne zarówno dla białych, jak i kolorowych ubrań. Weź trochę soli, zwilż część tkaniny, która jest poplamiona i rozsyp na nią sól. Zostaw na od 8 do 12 godzin lub na noc. Potem dodaj znów trochę soli i przetrzyj tkaninę, a na koniec zrób pranie. Drugi ocet. Polej plamę octem i zostaw na noc. Rano wypierz normalnie ubranie. Lepiej unikać stosowania octu do białej odzieży, ponieważ mogą one zżółknąć. Trzeci sok cytrynowy. Za pomocą soku można usunąć świeże plamy po antyperspirancie. Kilka kropli nanieś bezpośrednio na plamę. Zostaw na od 5 do 10 minut, a następnie wypierz ręcznie w lekko ciepłej wodzie. Czwarty płyn do mycia naczyń. Nałóż płyn na plamę, lekko pocieraj, pozostaw na 30 minut. Na koniec wypierz. Piąta wódka. Wódka jest naprawdę dobra w usuwaniu białych plam z ciemnych ubrań. Polej plamę i poczekaj kilka minut. Efekt będzie widoczny prawie natychmiast. Nie przekraczaj godziny. Na koniec wypierz. Szóstego płynny amoniak. Wymieszaj płynny amoniak z wodą w stosunku 1:1, zanurz ubranie, a na koniec wykonaj pranie. Siódma mieszanka wody utlenionej, sodi i oczyszczonej i płynu do zmywania naczyń, 4 łyżki wody utlenionej, 1 łyżeczka płynu do mycia naczyń i 2 łyżki sodi i do pieczenia wymieszaj i nałóż na plamę, pozostawiając na parę godzin. Następnie wypierz. Ósmy bonus, stare pończochy. Jeśli zakładasz na przykład czarne ubranie i na zewnątrz widzisz białe plamy, nie musisz się denerwować. Wystarczy, że przetrzesz je pończochą. Plama zniknie tak, jakby nigdy nie istniała.